Cześć, z tej strony Kasia, dziewczyna Kuby, który jest chory, a to, że obiecał wam, że wstawi filmik, to zmusił mnie, żebym go nagrała, także jestem. Także zapraszam na kolejny odcinek z terrorystyki. W dzisiejszym odcinku omówimy choroby, zdrowie i anatomię Agam. Teraz przeczytam choroby, ale nie będę omawiała wszystkich, tylko niektóre, bo resztę będziecie mogli znaleźć na stronce, do której link będzie w opisie. A więc tak, jeżeli chodzi o problemy skórne i oczu, no to mamy choroby oczu, żółtą grzybicę, roztocza, problemy skórne i problemy ze spoiwkami. Jeżeli chodzi o problemy układu pokarmowego i oddechowego, są to rozwolnienie, odwodnienie, zaczopowanie i związany z nim paraliż kończyn, zgliniec pyska, zakażenie dróg oddechowych oraz pasożyt przewodu pokarmowego. Problemy kostno-stawowe, MBD, metaboliczna choroba kości oraz hipowitaminoza B1. Do urazów mechanicznych należą złamania kończyn. Także teraz omówię dwie... Także teraz omówię dwie z najbardziej popularnych chorób wśród Agam. Są to nicienie i pierwotniaki. Nicienie są najbardziej popularnymi pasożytami wśród gadów, ale na szczęście po szybkiej interwencji można je łatwo wyleczyć. Do objaw towarzyszących tej infekcji należą oszyzowany kał, apatia, brak apetytu i wymioty. Teraz opowiem wam o pierwotniakach, także słuchajcie się, ponieważ jest to bardzo poważna choroba u Agam. Pierwotniaki są bardzo niebezpieczne dla Agam, ponieważ atakują one ich układ pokarmowy. Na przykład objawem tak zwanej kokcydiozy jest zmieszany apetyt, utrata wagi, luźne, a niekiedy krwiste odchody. A no co to są te kokcydiozy? Boże święty. No, matka najświętsza! Kokcydia? Tak, kokcydia. Kokcydia, jak to wymyśla to teraz? Kto wymyślił rabarbar? Rododendron! Kokcydia są jednymi z najbardziej niebezpiecznych i popularnych pierwotniaków. Jeżeli zaobserwujecie takie objawy u swojej agamy, należy jak najszybciej oddać odchody do analizy. No i oczywiście w razie pozytywnego wyniku należy jak najszybciej podjąć leczenie. Także najpierw należy zaopatrzyć się w tak zwane terrarium do kwarantanny i specjalnie go przygotować. Czyli najlepiej wszędzie rozłożyć ręczniki zamiast ściółki, dać tylko i wyłącznie kamień, na który będzie się mogła wygrzewać, miseczkę do wody, jedzenia. Po przełożeniu gada do takiego terrarium należy udać się jak najszybciej do weterynarza. Z gadem oczywiście. Po tym zabiegu trzeba zająć się starym terrarium. Po pierwsze, korzeń należy wymoczyć w solance, jeżeli oczywiście takiej posiadacie. Całe terrarium najlepiej wysterylizować. A jak to zrobić, to już Kuba pokaże wam w kolejnym odcinku. Dalej mówisz, Boże, ty jesteś zajebista. No tak, też dalej się podlizuj. Mówisz, że... Nie no, poważnie. Może otworzę kanał. Hej, tu Kasiula, 1, 2, 3. Dzisiaj pokażę wam tutorial, szybki makijaż do szkoły. Bierzecie tusz, malujecie się i wychodzicie, wow. Oczywiście należy jak najszybciej zmienić dietę. Jeżeli chodzi o kokcydia, to tyle. Teraz omówimy zdrowie i anatomię agam. Hodowla takich zwierząt czasami nie należy do łatwych i przyjemnych. Są one narażone na różnego rodzaju choroby, które nie należą do najprzyjemniejszych. Często przyczyną złego zdrowia jaszczurek są rażące błędy hodowlane, jak i długotrwałe, złe warunki środowiskowe, w których przebywa nasz gad. Bywa też tak czasami, że zdrowie naszego gada nagle gwałtownie się psuje i nie możemy wytłumaczyć, czemu tak się dzieje. Jeżeli chodzi o zdrowie i anatomię gada, najpierw omówimy sobie, jak zachowywać się w stosunku do niego. A więc oczywiście, jeżeli kupujemy sobie takie zwierzątko, musimy zadbać o to, aby miało ono czyste terrarium, środowisko, w którym przebywa, żeby sam zwierzak miał dobre samopoczucie i żeby no, był zdrowy. Jak i musimy zadbać również o higienę w momencie, w którym dochodzi do kontaktu między nami a gadem. Po pierwsze, zawsze musimy umyć ręce. Należy również pamiętać o tym, że nie należy całować takiego gada. Chociaż tutaj Jakub podpowiada, że to trudne. Nie wiem, nie wnikam. Wcale nie! Zwierzęta te nie powinny również mieć kontaktu z rzeczami, z którymi my mamy styczność na co dzień. Teraz omówimy sobie pierwsze tygodnie w terrarium. Po pierwsze, w momencie, w którym przywozimy do naszego domu jaszczurkę, musimy ją natychmiast włożyć do przygotowanego wcześniej terrarium. Musi posiadać specjalny wystrój oraz wymiary odpowiednie dla naszego zwierzaczka. Ale to już wiecie z poprzednich filmów. Oczywiście musimy brać pod uwagę, że w momencie, gdy przewozimy zwierzaka, on się wychłodzi, więc nie możemy go od razu narażać na wkładanie do strasznie nagrzanego terrarium. Ogrzewanie powinniśmy włączać stopniowo. Włączać. Debilu.
Przepraszam. Ogrzewanie powinniśmy włączać stopniowo, tak aby nie doszło do szoku termicznego. Najlepiej w pierwszym tygodniu posiadania gada szyby w terrarium przykryć jakąś szmatką, aby nie było widać otoczenia, żeby agama w spokoju mogła przyzwyczaić się do swojego nowego domu. Po tym okresie możemy powoli stopniowo odsłaniać szybkę terrarium. Oczywiście w tym czasie podchodzimy do terrarium, pokazujemy się swojej agamie, mówimy coś do niej, żeby stopniowo przyzwyczaiła się do nas. No i w tym okresie nie otwieramy szybek ani nie dotykamy agamy. Kolejnym etapem oswajania agamy powinniśmy rozpocząć wtedy, gdy gad nie ucieka od naszej dłoni. Gdy wykonujemy jakieś podstawowe czynności w tym terrarium, musimy wtedy wziąć do ręki świerszcza lub inny pokarm dla agamy, umieścić go w ręku i powinno to zainteresować agamę na tyle, że zacznie polować na niego. Oczywiście może się to nie udać za pierwszym razem, no ale nie należy się zniechęcać, tylko próbować aż do skutku, bo za parę dni może się to udać. No i jeżeli osiągniemy sukces, to możemy spróbować dotknąć naszego gada po raz pierwszy. Jeżeli chodzi o spacery agamy poza terrarium, należy to robić dopiero wtedy, gdy zwierzątka osiągną ponad 30 cm. Ponieważ mniejsze agamy są szybsze i delikatniejsze, więc właściciel może mieć problemy ze złapaniem takiego małego zwierzęczka oraz może mu zrobić przy tym krzywdę. No i oczywiście należy też zabezpieczyć pokój, na przykład zakryć wszystkie dziury, do których mogłaby wejść agama, z której później nie moglibyśmy jej wyciągnąć. No i oczywiście trzymać agamę z daleka od zamkniętych drzwi, ponieważ gdy ktoś będzie wchodził, może zrobić jej krzywdę. Teraz poruszymy temat kąpieli. Kąpiele są bardzo ważnym elementem w hodowli agam brodatych, ponieważ większość z nich właśnie w tym momencie uzupełnia swój organizm w wodę. Kąpiele są również bardzo ważne, jeżeli nasza agama choruje. Jeżeli chodzi o wodę, musimy pamiętać, żeby była letnia, ponieważ jeżeli woda parzy nas, to na pewno będzie parzyła też naszego zwierzaka. Jeżeli chodzi o poziom wody, najlepiej, żeby nie było jej na tyle dużo, żeby agama się topiła, ale żeby było jej na tyle dużo, żeby mogła sobie swobodnie popływać. Ścianki w takiej kuwecie, w której na przykład myjemy naszą agamę, powinny być w miarę niskie, aby mogła ona, jeżeli podczas kąpieli nasz gad się wypróżni, nie musimy panikować, ponieważ jest to dość normalne, jeżeli chodzi o agamy brodate. Ponieważ nawet w takim środowisku naturalnym agamy wypróżniają się w różnego rodzaju zbiorniki wodne. Jeżeli chodzi o zimowanie, to Kuba już nakręci oddzielny odcinek, ponieważ to długo by było gadać, a mi się nie chce. Jeżeli chodzi o zachowania agam, to przeczytacie już sobie sami na stronkach, ponieważ to jest naprawdę różnorodne, więc długo by też było o tym mówić. Teraz powiemy coś o lnieniu. Jest to zjawisko, które nie powinno budzić w nas niepokoju, ponieważ jest to po prostu pozbywanie się starej skóry poprzez złuszczanie. Jest to tak zwana wylinka. I jest ona jak najbardziej normalnym procesem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego zwierzaka. Dzieje się to, ponieważ skóra agam nie rośnie razem z nimi, więc w momencie, w którym nasz zwierzak rośnie, pozbywa się za małej skóry i zajmuje jej miejsce nową, większą. Teraz powiem parę rzeczy, które trzeba pamiętać podczas tego, gdy nasz zwierzak zrzuca skórę. Podczas zrzucania skóry agamy często czują dyskomfort, przez co możemy zauważyć u nich zachowanie typu ocieranie się o ścianki terrarium, drapanie się czy wybałuszanie oczu, ponieważ będą chciały na własną rękę po prostu pozbyć się tej skóry. Nie należy się również martwić, jeżeli zauważymy, że nasz gad zjada swoją wylinkę, ponieważ jest to normalne, a na pewno ona nie zaszkodzi mu. Jeżeli posiadamy małego takiego zwierzęcia, należy zwrócić uwagę na to, czy oby na pewno zrzucił on całą skórę, szczególnie z palców oraz końcówki ogona. Zdarza się, że właśnie podczas tego procesu skóra nie schodzi do końca, dlatego właśnie powinniśmy sprawdzić te najbardziej problematyczne miejsca. Także jeżeli w takich miejscach zostanie taka stara, niezrzucona skóra, nie dopływa do nich krew, co może spowodować obumarcie tkanek, przez co no, te fragmenty mogą nawet odpaść, więc raczej tego nie chcemy, więc unikamy. Podczas wylinki najlepiej częściej kąpać naszego zwierzaka 2 razy w tygodniu, ponieważ pomaga to przy procesie zrzucania skóry. Jeżeli chodzi o odchody, składają się one z części ciemnej, czerwonego pokarmu oraz części jasnej, skrystalizowanego moczu, kwasu moczowego. Jeżeli o nie chodzi, to należy zwrócić również uwagę na ich kolor, ponieważ może nam to wskazać, czy nasz zwierzaczek jest oby na pewno zdrowy. Bardzo krytyczną sytuacją, jeżeli chodzi o odchody, jest zaczopowanie, które polega na tym, że jelita zapychają się na przykład za dużą ilością jedzenia, przez co agama nie może się wypróżnić.
W takiej sytuacji należy podawać im większą ilość jabłek, ponieważ jeżeli chodzi o karmienie nimi agamy, powodują one u nich rozwolnienie. Wracając do kąpieli, no to oczywiście muszą być one częstsze. Należy nalać cieplejszą wodę oraz należy masować brzuch agamy. Jakub, zademonstruj. Słuchajcie, takim ruchem, o Jezu, tutaj idzie jest moja łapa. Jak macie agamę, to musicie takim ruchem po brzuchu ją masować w stronę kloaki. Tak, żeby ten w tym układzie pokarmowym to wszystko tam się rozwaliło i żeby spokojnie mogło wyjść. No, także wydaje mi się, że to już wszystko. Jeżeli Kuba czegoś nie napisał w scenariuszu, to napiszcie. No i oczywiście, jeżeli filmik wam się podobał, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie kanału. Jakub, to jeżeli może powiem. Chcecie więcej filmów z Kasią, nie, to łapkujcie. O nie, nie. Tak. Nie, żeś miał na minusie. Jeżeli chcecie więcej filmów nie. z Kasią, to łapkujcie, koniec, ja kropka. Ja się więcej w to nie. Ona jest, słuchajcie, ona jest zajebista, ona pierwszy raz widzi to wszystko na oczy. Ja po prostu nie wiem, jak ona to robi przed kamerą. No i oczywiście zapraszam do innych filmów na kanale. No i dziękuję za uwagę, na razie.